Kiedy zaczęliście się uczyć matematyki, zaczęły pojawiać się takie zjawiska jak na przykład 2 dodać 3 równa się 5, albo na przykład jakiegoś dnia zobaczyliście po raz pierwszy takie coś. 6 dodać 1 równa się 7, albo takie coś. 8 odjąć 2 równa się 6. Wszystkie one, może pomyśleliście sobie, że ten znak, znak równości, Mówi nam: Hej, podaj odpowiedź, oblicz ile to jest. 2 dodać 3, 2 dodać 3 i odpowiedź na pytanie zadane przez znak równa się brzmi 5, 6 dodać 1 i odpowiadamy 7, 8 odjąć 2 i znowu odpowiedź 6, ale nie do końca tak jest. To, co naprawdę mówi nam znak równości, to to, że to, co znajduje się po lewej stronie znaku równości, jest taką samą ilością, jak to, co znajduje się po prawej stronie znaku równości. Mówimy tutaj, że 2 dodać 3 oznacza tyle samo, co 5, i wcale nie trzeba tego faktu zapisywać w ten sposób. Możemy zapisać to inaczej. Na przykład tak: 5 równa się 2 dodać 3, albo tak: 3 dodać 2 równa się 2 dodać 3. Zauważcie, że tutaj nic nie obliczamy i nie podajemy wyniku. Mówimy tylko, że bez względu na to, ile to jest 3 dodać 2 będzie to tyle samo, co 2 dodać 3. Wiemy skądinąd, że obydwa te wyrażenia równe są 5. Możemy nawet zmieszać razem dodawanie i odejmowanie. Możemy napisać, że 6 dodać 1 to dokładnie to samo, co, czyli że się równa 8. Odjąć 1. Obydwa te wyrażenia oznaczają tę samą ilość. Ile to jest 6 dodać 1? 7. Ile to jest 8 odjąć 1? To też 7. Znak równości nie oznacza prośby o podanie wyniku działania, albo o obliczenie tego, co jest po lewej stronie, dodanie czy odjęcie tych liczb. Znak równości oznacza, że to, co jest po lewej stronie, jest taką samą ilością, jak to, co jest po prawej stronie. Pamiętając o tym, zapiszmy pewne stwierdzenia przy użyciu znaku równości. Można je nazwać równaniami, i ustalmy, które z nich są prawdziwe, a które nie. Jeżeli zapiszę takie coś, nie przeczytam tego równania na głos, żeby nie podpowiadać, czy to jest prawda? Po lewej stronie mamy liczbę 18, a po prawej stronie to zupełnie inna liczba, to 81. Cyfry zostały zamienione miejscami. Jedynka i ósemka stoją na innych pozycjach i oznaczają co innego. 18 i 81 to dwie różne liczby i nie są one sobie równe. To zdanie nie jest prawdziwe. Czasami można spotkać taki znak. 18 nie jest równe 81. Napiszmy jeszcze coś. Gdybym napisał tak: 9 odjąć 3, dodać 2, odjąć 0, równa się 0, dodać 1, odjąć 1, dodać 8. Czy to jest prawda? Obliczmy najpierw, ile wynosi to wyrażenie po lewej stronie. 9 odjąć 3 to 6, dodać 2 to 8, odjąć 0, 8. Jeżeli to wszystko pododaję i poodejmuję, to otrzymam 8, a po prawej stronie 0, dodać 1, odjąć 1 to 0, 0, dodać 0, to całe będzie równe 8. No, i okazuje się, że to jest prawda. 8 rzeczywiście równa się 8. To po lewej stronie to po prostu inny sposób zapisania ósemki. 9 odjąć 3 dodać 2 odjąć 0 to 8. A po prawej stronie 0 dodać 1 odjąć 1 dodać 8 to też oznacza ósemkę. Znak równości oznacza, że to, co mamy po lewej stronie, jest równe temu, co mamy po prawej stronie. To zdanie jest prawdziwe. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Albo dwa. Gdybym napisał tak, czy to jest prawda? Możecie sobie pomyśleć, że obydwie strony wyglądają podobnie. Jeżeli złożę ze sobą 1 i 0, to będę miał 10. Ale niestety tak tego nie obliczamy. W sensie matematycznym działanie dodawania wykonuje się inaczej. 1 dodać 0 to po prostu 1. Takie równanie można wyrazić inaczej i napisać, że 10 równa się 1. Obydwa zapisy oznaczają to samo. A takie coś, Wiemy, że nie jest prawdziwe. Nie jest równe. Jeszcze jedno: 7 dodać 1 równa się 3 dodać 4. Czy to równanie jest prawdziwe? Po lewej mamy 7 dodać 1 równa się 8, po prawej 3 dodać 4 równa się 7. To nie są takie same liczby. 7 i 8 nie oznaczają takiej samej ilości. Nie są równe.